gościa na Sudeckie Fakty. Naszą dzisiejszą wizytę w Dzierżoniowskim Klubie Sportowym zaczynamy od rozmowy z Michałem Olżyńskim, marketing managerem właśnie Mariusza Wacha. Nie ma co ukrywać, że to może być bardzo ciekawy pojedynek z Hugh Furym właśnie na Wyspach, bo to może być kolejna furtka dla Mariusza do jeszcze ciekawszych pojedynków w przypadku wygranych. Nie no, takie mamy plany. No, mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Wiemy, że to jest bardzo wymagający rywal. Hugh Fury na co dzień topowej zawodnik klasy, ja bym powiedział. No może to nie jest taka bardzo wąska czołówka, ale jednak jest to dobrej klasy rywal. Nie będzie łatwo. Znamy atuty Hugh'ego. Mariusz się przygotowuje, jak widzimy tam może w tle. Codziennie ciężka praca, więc mamy nadzieję, że to pójdzie w takim kierunku, że będzie zwycięstwo i będzie to kolejna jeszcze lepsza walka. No zresztą wiemy, że po Arabii Saudyjskiej, pomimo tej przegranej, mamy kolejny bardzo dobry pojedynek, więc tutaj nic, tylko czekać na następne konkretne oferty. No właśnie, chciałem nawiązać do walki z Dillianem White'em. Tam Mariusz był skazywany na pożarcie, miał szybko przegrać, ale na tyle dobre wrażenie po sobie zostawił, że te propozycje jednak się pojawiają i nazwisko Mariusza Wacha wciąż dużo waży w świecie bokserskim. Nie, no oczywiście. Ja pamiętam, że jak tylko ogłosiliśmy tą walkę z Dillianem White'em, zanim ją ogłosiliśmy, to pojawiały się takie informacje na Twitterze, zresztą do mnie nawet kierowane, że Mariusz jedzie na pożarcie, że my wysyłamy go tylko po pieniądze, że wszyscy dookoła chcą zarobić na jakiejś tam porażce Mariusza, bo wszyscy mieli w głowie walkę z Bacole, która była po prostu nieudana i tak wyszło. Nic na to nie poradzimy, były jakieś tam błędy, które trzeba po prostu naprawić, ale to Mariusz nie był sobą w tym pojedynku, dlatego tak naprawdę nie wracaliśmy do tego i wszyscy widzieliśmy, jak wyglądała walka z White'em, tak? Przecież tam te 4 rundy to było naprawdę bardzo dobre wykonanie Mariusza. Jeśli on tak zawalczy, tak jak zawalczył z White'em, to ja bym się tutaj jakoś mocno nie martwił o pojedynek, chociaż to są zupełnie inni zawodnicy, tak? Inaczej trzeba zawalczyć z White'em czy z Furym, ale najważniejsze jest to, żeby był dobrze przygotowany, chociaż jak pomyślimy o walce z White'em, to tak naprawdę wiemy, że tam nie było dobrego przygotowania, bo wszystko było przeciągane cały czas i tak naprawdę wszyscy się zastanawiali, czy w ogóle będzie miał siłę na te rundy, a boksował jak równy z równym. Walka z Kevinem Johnsonem ostatnia w Pałacu w Konarach też wcale nie była zła. Kevin przyjechał mimo pandemii dobrze przygotowany, także to był mocny, dobry boks. Nie, no pewnie. Johnson ogólnie na co dzień jest takim pięściarzem, z którym się naprawdę trudno boksuje. Wiemy, że tak naprawdę na rozkładzie ma też wiele jakichś tam legend, z którym się dobrze postawił. Ostatnio wygrał swój pojedynek, więc to nie był taki Johnson, który po prostu przyjechał, żeby go tylko wziąć kasy. Oczywiście, że tak. Wszyscy widzieliśmy, że on nie wziął tylko kasy. Boksował naprawdę również dobrze, więc to też był dobry pojedynek, chociaż ja lubię wracać jednak do tego pojedynku z White'em, kiedy naprawdę wszyscy mówili o Mariuszu jako osobie, która przegra, że tak powiem, do wiwatu każda runda i na tym się skończy, tak? A widzieliśmy, że cztery rundy były takie naprawdę bardzo dobre. Tam było 6-4, w zasadzie taka punktacja, jakbyśmy chcieli na to spojrzeć, na 7-3, 6-4, więc było naprawdę kilka bardzo dobrych rund Mariusza. Dziękuję Ci, Michał, za tę rozmowę. Już za chwilę zapytamy naszego wojownika, wikinga właśnie na Sudeckich Faktach, jak ocenia swoje przygotowania do walki z Hugh Furym. A zanim przepytamy samego wikinga o stan przygotowań, to właśnie o te przygotowania porozmawiamy o tym z trenerem Piotrkiem Wiczewskim. Piotrek, powiedz, bardzo solidne przygotowania, Mariusz sporo sparingów zalicza, jak ty je oceniasz? Sparingi są solidne, ale cały obóz troszeczkę trzeba zmienić, bo Mariusz ma już 47 lat, tak, kończy już niedługo, także ja bym zrobił obóz tak jak 26-latka, to bym go zajechał. Ciężko trenuje jak na swój wiek, daje radę. Sparingi są mocne i wyjdzie do ringu 12 i mam nadzieję, że zaskoczy niejednego właśnie 20-latka, jak może stary dziadek się boksować. Hugh Fury, bardzo dobry rywal i świetna propozycja. To też efekt dobrej walki z Dillianem White'em i niezły pojedynek z Kevinem Johnsonem w Konarach. Na pewno tak, może to być tego efekt, że Mariusz dostał kolejną walkę, kolejną szansę. No i mam nadzieję, że już tej szansy Mariusz nie zmarnuje, że wyjdzie i zrobi swoje. Napsuje mu krwi, a na końcu tą walkę wygra. Ale mówię, no Mariusz bardzo sobie na to zapracował ciężkimi walkami z Kliczką, z Millerem i jeszcze mógłbym tu wielu wymieniać zawodników, z którymi boksował i łatwo nie przegrywał. I mam nadzieję, że sobie tu właśnie tymi właśnie pojedynkami sobie zasłużył na tą dziś kolejną walkę. Co trzeba będzie zneutralizować u Fury'ego? Co będzie jego największą bronią i jak się przed tym właśnie obroni? To jest zawodnik, który boksuje bardzo tak nietypowo.
jest lotny, jak już w momencie zagrożenia trzyma, klinczuje, po komendzie break, gdy sędzia jest, to nie foluje, ale gdy nie ma komendy break, a jest rozerwanie z klinczu, zazwyczaj idą ciosy z tyłu głowy. Na to zwróciłem uwagę, Mariuszowi to pokazywałem, bo na nagraniach wideo i żeby był przygotowy, że jak będzie rozerwanie klinczu, nie przez sędziego, to że te ciosy mogą być, a nawet jak sędzia powie break, żeby też uważał, bo ten cios może dojść do niego do głowy, także no przede wszystkim na jego taką nietypowy boks, na jego faule i jego taki paralistyczny styl, zwróciliśmy największą uwagę. No. Defensywa przede wszystkim. Jego defensywa, ale my boksujemy ofensywnie. I ta ofensywa oby była kluczem do sukcesu. Mariusz Wach, bohater całego, no nie wiem jak to nazwać, zamieszania, ale też wielkiej walki. Mariusz, widzę bardzo intensywne sparingi. Jak oceniasz w ogóle przygotowanie? Widzę, że naprawdę mocno się przygotowujesz do tej walki. Tak, mocne sparingi dzisiaj było akurat z dwoma zawodnikami po pięć rund z każdym. W środę było i w poniedziałek z czterema, więc ganiają mnie, ale dzisiaj tak mi się wydaje, że jednego i drugiego troszkę zajechałem. Zdrowie jest, jestem zaraz po sparingach, tak, oddech już wyregulowany, czuję się naprawdę bardzo dobrze, jeszcze trochę więcej niż tydzień pozostało do tego pojedynku mojego. Co, no na pewno mega wyróżnienie, tak, ze strony organizatorów tej gali, że na tak fajnej gali, że czuły. Przyszła Pulew, główka będzie mistrzostwo świata walczył, więc moja skromna osoba za gości na tej gali. Naprawdę fajne wyróżnienie dla mnie. Ja myślę, że to jest nagroda też w pewnym sensie za bardzo dobrą walkę z Dillianem White'em, gdzie cię tam wszyscy skazywali na porażkę, a ty pokazałeś, że jesteś prawdziwym wojownikiem. Potem fajne zwycięstwo z Kevinem Johnsonem w Konarach, który udowodnił, właśnie, że nie jest słabym bokserem. Właśnie o tym też chciałbym powiedzieć, że każdy przyjechał do Wacha, Kevin Johnson, każdy mówi, kurna, Kevin Johnson, po zawodniku, co to za zawodnik, a 23 tygodnie później, nie wiem ile, Hernandez wygrał, więc naprawdę to jeszcze wiek, czy ileś tam on nie boksował, lata, to nie znaczy, że on nie potrafi boksować, że nie ma pierdzielnięcia w tych rękach, tak, stary zawodnik, ale doświadczony, potrafiący boksować. I parę tygodni później wyboksował, wiesz, bardzo dobrego zawodnika. Mariusz, nie ma co ukrywać, że ewentualne zwycięstwo z Huge Furym da ci szansę do jeszcze większych walk. Wierzysz w to, że można 26-latka pokonać? Wiesz, to na sali tu się śmiejemy, że już nie mówimy o zawodnikach, że są jacyś, że są młodsi, bo to każdy zawodnik jest młodszy, tak. Ale już się śmiejemy, że ich trenerzy, tych zawodników trenerzy już są młodsi ode mnie, tak, więc 12 grudnia wychodzę do tego ringu, zostawię kupę serducha, jeszcze więcej zdrowia, żeby pokazać kibicom, sam sobie, żeby udowodnić, tak, że jeszcze jestem w stanie walczyć o fajne rzeczy. My wierzymy w zwycięstwo Mariusza, będziemy z nim zawsze. Łukasz Ciona, Sudeckie Fakty.